Dzisiejsza plotkarnia będzie nieco inna niż wszystkie. Skupimy się bowiem tylko na jednym bohaterze. Pamiętacie tę okładkę? Czy ktokolwiek z Was zastanawiał się, co stało się z tym chłopcem? My tak. Oto wyniki naszego śledztwa. Plotkarnia. Po pierwsze, uprzedzając wszelkie złośliwe komentarze, jesteśmy w 100% pewni, że zdjęcie przedstawia chłopca. Po drugie, tak to się zaczęło. Historia tego zdjęcia jest dość zabawna. Ojciec chłopca, Rick, przyjaźnił się z autorem zdjęcia. Gdy zaproponowano mu $200 za sfotografowanie małego w wodzie, ten zgodził się bez wahania i potraktował to jako dobrą zabawę. Doznał lekkiego szoku, kiedy 3 miesiące później zobaczył swojego syna w rozmiarach 9×9 metrów na Sunset Boulevard. 2 miesiące po całym zdarzeniu do domu Ricka przyszła płyta Nirwany i pluszowy miś w ramach podziękowania. Z pewnością zażądałby więcej, gdyby wiedział, że jego pociecha wypłynie na okładkę albumu najsłynniejszego zespołu rockowego na świecie. Plotkarnia. Co do samego bohatera, chłopak ma dzisiaj prawie 20 lat i nazywa się Spencer Elden. Nim nauczył się słowa wstyd, cały świat zdążył zobaczyć go nago. Dziś podchodzi do całego zdarzenia z nonszalanckim luzem. Jak sam stwierdził, jest chyba jedynym chłopakiem, na widok którego dziewczyny myślą głównie o jednym i chcą zadać jedno pytanie. Choć minęło sporo czasu, Spencer do tej pory udziela wywiadów i opowiada o całej historii. Śmieje się, że jest najmłodszą gwiazdą porno. Nie czuje się w żaden sposób wyjątkowy, choć stał się taki, nim nauczył się wymawiać także i to słowo. Mówią o nim dziecko Nirwany, lecz Spence nigdy nie miał okazji spotkać się z członkami zespołu. Platynowa płyta wisząca na jego ścianie i to właśnie zdjęcie przypominają o tym fakcie. Chłopak o karierze rockowej nie myśli, bo woli grać na Xboxie i nadużywać słowa cool. Plotkarnia. Niedawno Elden zdecydował się powtórzyć sesję. Drogie panie, oto zdjęcie z kategorii 20 lat później. Plotkarnia. Dolar jakby mniejszy? Redakcja Plotkarni nie ponosi odpowiedzialności i wszelkie rozczarowania prosimy kierować do modela albo na nasze forum na dole, albo na maila widocznego na ekranie. Cześć!